Na zegarze prawie 8.40, a przed mikrofonem w studiu RDC Piotr Gursztyn. Dzień dobry. I w studiu też Bogusław Liberacki, eurodeputowany Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam w piękny majowy dzień. Oj, taki piękny. To nie wiem. Dobrze, że nie pada jeszcze, to już jest zalet. A wczoraj jak pogoda na pochodzie? Proszę sobie wyobrazić, że im bliżej było rozpoczęcia pochodu, tym wyżej podnosiło się słońce, a potem znów po około 16 trochę było go mniej, ale już pochód się zakończył. Można by powiedzieć, im słoneczko wyżej, tym Miller bliżej, trochę stując słynne historyczne powiedzenie. Przypadały takie hasła na zgromadzeniu, że zaczyna być pogoda dla lewicy w Polsce. Ale zepsuł to troszeczkę Leszek Miller, przynajmniej w tym roku. Nie myślałem, że będę musiał zadać takie pytanie. Co się stało Leszkowi Millerowi? W jakim sensie? Ja go uważałem za twardego człowieka, kanclerza, a tu nagle się okazuje, że jest to człowiek, który nawet nie potrafi wygłosić z głowy przemówienia. Nie, przemówienie było przygotowane przez pana Leszka Millera, to co do tego nie mamy wątpliwości. Natomiast pamiętajmy, że to jest specyfika, to nie jest wygłaszanie przemówienia tak w jednym potoku. To jest kwestia obowiązkowego robienia przerwy w związku z tym, co dzieje się na tym 20-tysięcznym audytorium zgromadzonym na placu. To jest kwestia reakcji na to, co dzieje się z placu i było przygotowane, żeby nie wypaść poza limit czasu. Limit czasu był przyjęty. To przemówienie nie może trwać dłużej niż 6 minut. 6 minut do mówienia to jest mniej więcej dwie strony tekstu, jeżeli popatrzymy to tak praktycznie. Ale wliczając przerwy, to znaczy trzeba pewne fragmenty po prostu opuszczać, w przeciwnym razie zaplanowany moment wyruszenia pochodu by się załamał. No i tutaj wyszła pewna niezręczność, o której zresztą ci, którzy widzieli programy telewizyjne, to widzieli. I brak techniczny promptera tak zwanego przezroczystego, no albo też, przepraszam, trochę innego ustawienia. W Sejmie Miller mówi z głowy. Tak jest, tylko jeszcze raz podkreślam, Sejm to jest co innego, to jest zamknięta przestrzeń, to jest nie więcej 460 adresatów siedzących na sali, a często dużo, dużo mniej. I to nie ma tej bezpośredniej reakcji z salą, to nie jest przystąpienie interaktywne. No i tutaj było ważne, żeby w razie czego ominąć to zdanie, które ze względu na czas, atmosferę, która się dzieje, bo popatrzmy, wcześniej było bardzo emocjonalne wystąpienie Jana Guza. Było oczekiwanie pewne zgromadzonych ludzi. I w związku z tym było niezbędną rzeczą, w razie czego pominąć jakiś fragment. Czyli Guz proszę się potrafił. Może to nowy lider lewicy, tak jak na prawicy Piotra Dudę się obsadza w tej roli. Ach, panie redaktorze, dosyć duża różnica. Jan Guz miał zaplanowaną linię na mniej więcej. Oni są coraz bardziej podobni z Piotrem Dudą. Ten rząd jest do niczego. My tu nie pozwolimy. Koniec zimowego snu. Budzimy się wiosnę i tak dalej. I bardzo wyraźny akcent po nazwiskach i polityków, i partii. Natomiast wystąpienie przewodniczącego Millera było dużo bardziej stonowane w sensie nie zadrażniania po nazwiskach, nie zarzucania bezpośrednio w sposób taki nieprzemyślany jakichś argumentów, a jednocześnie była ta subtelność, utrzymać się w tym nastroju tego zgromadzenia. W związku z tym proszę, żebyśmy to mieli na uwadze. Normalnie to dzieje się trochę inaczej, no ze względów różnych. Akurat w tym momencie no to wyszło tak, jak wyszło, ale to jeszcze raz chcę podkreślić. To było przemówienie, które miał Leszek Miller przygotowane. Mam powody do tego, żeby zaświadczyć, bo wiem, jak to było, zanim wyszliśmy na to zgromadzenie. To było przygotowane w wariancie ewentualnie co opuścić, w którym momencie wyjść. No i ta niezręczność, jeżeli chodzi o wykonanie. Mówi pan o przemówieniu Leszka Millera jako o przemówieniu bardziej stonowanym w porównaniu z innymi przemówieniami. A ja miałem wrażenie jako słuchacz, że jest to bardzo ostrzejsze od tego, co zazwyczaj Leszek Miller mówi. W formie była naprawdę bardzo stonowana. Dlatego, że w formie, popatrzmy, jeszcze raz chcę to podkreślić, bo mieliśmy pewien przekaz od Jana Guza na bieżąco. Mieliśmy też przekaz od przewodniczącego Dudy. W formie wystąpienie przewodniczącego Millera było bardzo eleganckie. W treści było wyraziste, tylko według niektórych demagogiczne nawet. No nie, jeżeli padały liczby typu, że mamy 2,5 miliona bezrobotnych, to jest demagogia. Nie, no ale że miejsca pracy są tworzone dla Polaków w Berlinie i w Londynie czy w Brukseli. To,
te miejsca, bo, a przecież tak jest, a nie w Polsce. Ale wydźwięk tego jest taki, że ktoś obcy tutaj tym wszystkim steruje. Nie, że tam funkcjonują lepiej, rządy sobie radzą z rozwiązywaniem spraw, mają swoje bezrobocie na dużo mniejszym poziomie. Proszę, popatrzmy, Niemcy, to jest zaledwie kilka procent bezrobocia. Ba więcej, potrzebują ludzi jeszcze z zewnątrz po to, żeby wzbogacać swój rozwój gospodarczy. A my zostajemy w sytuacji takiej, którzy zdolniejsi emigrują, bardziej utalentowani lub przedsiębiorczy, lub skłonni do podejmowania ryzyka. Ci, co zostają w Polsce, wciąż 2,5 miliona, nie mogą znaleźć pracy. I proszę, zauważmy, że na tym wczorajszym zgromadzeniu padły zwroty, których bardzo dawno nie było w Polsce. Po pierwsze, wyzysk. Płaca minimalna. Płaca była używana, ale był zwrot wyzysk, który ma charakter już taki, pamiętajmy, co może być dalej i historyczny, a potem mogą być dalsze kroki. Dajmy, że to jest takie potwierdzenie, że biorąc pod uwagę ruch oburzonych, biorąc pod uwagę także to, co dzieje się, jakie stanowisko zajmuje Związek Solidarność, to, co usłyszeliśmy od Jana Guza i OPZZ-u. OPZZ z reguły był powściągliwy w słowach, wczoraj tego nie było. Powiedzenie, że jest wyzysk i tu jest bezrobocie i brak perspektyw. I ci, co mają pracę, gdzie coraz częściej pracują za bardzo niską kwotę, czyli atmosfera wyzysku oznacza, że może być ciąg dalszy narastania buntu. Ja zapytam teraz jako profesora ekonomii. Panie profesorze, a w Polsce jest wyzysk, a może jest po prostu dziadownia? Biedne przedsiębiorstwa biednie płacą biednym pracownikom. Jeżeli byłoby biedne przedsiębiorstwa, biednie płacą biednym pracownikom, to trzeba przedstawić na to dowód prawdy. I zdaje się, że my mamy w Polsce sytuację następującą. Ci, którym było dobrze 3 lata temu, 4, 5, jest dzisiaj im jeszcze lepiej. A komu konkretnie? Jakim grupom społecznym czy zawodowym? To jest przede wszystkim cały świat finansów. No to garść prezesów banku. Pewnie ładna garść, jeżeli palcach, teraz możemy... Nie wiem, no tych, tych najwyższych mamy 10, gdzie zaczyna się płaca od mniej więcej 8 milionów do 1 200 000. Okej, okay, skandal, ale prawdę powiedziawszy to jest kilkanaście, może kilkadziesiąt osób. Ale przez to patrzy się na cały świat finansów, który jest winien. I rozwarstwienie społeczne, gdzie tak. Ja byłem tydzień temu w miejscowości Łobez w województwie zachodniopomorskim, w moim okręgu wyborczym. I co tam widzimy? Obraz. Większość ludzi pracuje na poziomie mniej więcej minimum pensji dozwolonej w Polsce, 1200-1500 zł. Pytanie o ich następcę, młodzież, my nie widzimy perspektyw. Czyli ci, którzy pracują za coraz mniejsze kwoty, oferuje im się teraz tak zwane śmieciowe umowy. Z drugiej strony mamy, i to także padało, że przybywa nam co miesiąc między 1000 a 2000 nowych bezrobotnych. I to są słowa, które padły na tym zgromadzeniu. Pan redaktor powiedział, to było ostro. Z tymi faktami jest trudno dyskutować. To są po prostu fakty. I rozwarstwienie narastające też jest faktem. I coś w rodzaju takiej inercji, braku perspektyw, braku wiary, że mnie będzie lepiej, jeszcze chwilę poczekajmy. I młodzi ludzie, o których także mówiono, podawano różne wielkości, ale zawsze to były z wielkości typu 25-40% bezrobocia. I to słynne stwierdzenie też z wczoraj, że wartość dyplomu uczelni wyższej często równa się wartości papieru, na którym jest wydrukowany. To też młodzi ludzie potwierdzają. Zatem jest to taki dzień 1 maja, gdzie gdzieś trzeba to powiedzieć. Często. Tak? Jeśli chodzi o tę sytuację, czy to nie jest tak, że nie ma mocnych na tę sytuację? No, jest to kwestia pewnego cyklu. Donald Tusk też chciałby być dobrym wujkiem. Wyciągnąć tę biedę ku jakiejś tam zamożności. No, to nie jest tak, że on jest złym człowiekiem, który po prostu każe tym biednym być biednym, tylko po prostu nie może. No, premier z lewicy będzie w takiej samej sytuacji. No właśnie, pamiętaj, teraz zauważmy, że przewodniczący Miller żadnego takiego stwierdzenia typu Donald Tusk nie jest dobrym człowiekiem nie wyraził. Natomiast pokazaliśmy i było bardzo jasno zabrzmiało. Rząd jest bezczynny w bardzo wielu sprawach. To jest rola rządu, żeby zapobiegać tym narastającym rozwarstwieniom. To jest rola rządu także i rządzącej partii, żeby znaleźć sposób na prorozwojowe sygnały. Padło tuż przed 1 maja stwierdzenie.
VAT, który miał, nowa stawka, która miała obowiązywać przejściowo na jeden rok, może dwa, już będzie na pewno 2 czy 3 lata dłużej, 23%. Mamy doświadczenia, że ten VAT najbardziej uderza w kogo? Tych ludzi, którzy kupują dobra codzienne w Polsce. Ale też patrzę na przykład na... Francja jest krajem dużo bogatszym. Prezydent Francji obiecywał właśnie taką aktywną politykę socjalną. No nie wychodzi mu. Wskaźniki są raczej przeciwko niemu. Prezydent Francji obiecywał kilka rzeczy, które próbował wprowadzić albo wprowadził. Natomiast wskaźniki, zauważmy, że Francja ma pewien bardzo istotny mankament. Około 12% produktu krajowego pochodzi z przemysłu. Konkurencyjność wielu produktów przemysłowych Francji na rynkach światowych jest niestety coraz niższa. Nie ma tego dobra, tego marki francuskiej poza winami i koniakiem do zaoferowania. To też jest spuścizna z lat poprzednich rządów, zarówno jego, to znaczy dwóch jego poprzedników zacnych, czyli Jacques'a Chiraca i Sarkoziego. Teraz próbował to dość gwałtownie dokonać zwrotu, nie uda się, ale prezydent Hollande na przykład zrobił coś, co my także chcemy wykorzystywać, o czym mamy świadomość. Mittal chciał się wycofać z Francji, radykalnie ograniczając produkcję. Koncern hutniczy Mittal. Tak, ten sam, który zresztą jest ma hutnictwo w Polsce. I co Hollande zaproponował? Jeżeli cokolwiek będziecie zmieniać, zwalniać ludzi, to my was upaństwowimy. No i się zatrzymał. A my mamy sytuację taką. Fiat się wycofał. Francja ma broń atomową, a Polska czy ma taką moc? Fiat się, to jak będziemy stale musieli, z drugiej strony wiemy. 500 najpotężniejszych ludzi na tej planecie jest nasz premier. No ma tę moc, czy nie ma tę moc? Sikorski. Mamy tę moc, czy nie mamy moc? No to ile jest dekoracji, a ile jest mocy praktycznej? I do czego tę moc wykorzystujemy? Jeżeli chcemy tę moc wykorzystywać tylko do spekulacji, czy premier Tusk będzie przewodniczącym komisji, a minister Sikorski będzie kimś jeszcze, a może Aleksander Kwaśniewski. A tu są ludzie, tu jest gospodarka. Dajmy, że także padło takie sformułowanie wczoraj, zielona wyspa, to znaczy ta zieloność to szczaf i mirabelki. Nie jest to eleganckie sformułowanie, ale skąd ono pochodzi? Wiemy, skąd ono pochodzi. Czyli była wielka to takie, niech rząd zacznie rządzić w sprawach zasadniczych, się zajmuje stanowisko, a nie sprawami dużo mniej ważnymi się zajmuje z punktu widzenia ludzi. W to należy się wsłuchać. Ten sygnał wczoraj poszedł. No i przez ten kryzys nie porozmawialiśmy o 9. rocznicy wstąpienia Polski do Unii. Mamy chyba jeszcze minutę. A bardzo ważne wydarzenie rzeczywiście. Popatrzcie, co przegapione kompletnie. Co by się działo, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej dzisiaj? A było blisko do tego, żeby można było nie być. Dlaczego? Czyli byśmy jak Chorwacja. Wtedy byś, no nie, chyba jeszcze trochę inaczej, bo klimat jest inny, czyli bardziej wzory takie ukraińsko-białoruskie by nam groziły. A pamiętajmy, że wtedy była duża ochota, żeby Polski nie przyjąć. Dlaczego? Polska to było 51% pieniędzy. Nieprzyjęcie Polski to jest wypełnienie planów 90%, bo 10 państw wchodziłoby. 90% efektu. 49% kosztów. Prawda, że z punktu widzenia ekonomicznego to jest wyśmienita rzecz? No i gdzie była zasługa, to że z SLD Leszek Miller był w stanie mieć to poparcie ze strony SPD, kanclerza Niemiec i komisarza do spraw rozszerzenia Gintera Verheugena. I to jest ten moment, o którym często się zapomina, i 9. rocznica, zauważmy, nam to trochę leży na sercu. Prezydent zaprasza do łazienek ambasadorów, a nie zaprasza wciąż żyjących sygnatariuszy tego faktu. Także cieszmy się, że jesteśmy w Unii Europejskiej, także wczoraj zabrzmiało. Unia pierwszej kategorii to jest jednak Unia strefy euro. Jak, kiedy, ale tak do strefy powinniśmy zmierzać. Za rok będzie 10-lecie, zobaczymy jak wtedy będzie. Dziękuję. Bogusław Liberacki, Sojusz Lewicy Demokratycznej, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję, miłego weekendu życzę. Rozmawiał Piotr Gursztyn, na zegarze 8:53.